drodzy moi, nie może być tak, że będzie to czas przeżyty na pewnym wzruszeniu, bo to nam przychodzi dość łatwo. Nieraz pytani też tak odpowiadamy. Bardzo przeżyłem, bardzo przeżyłam, było podniośle. To nie o to chodzi. Owszem, to jest jakaś cząstka nam potrzebna do takiego, powiedziałbym, jakiegoś umocnienia wewnętrznego. Ale tutaj powinny być przede wszystkim przeżyte swoiste rekolekcje, które pozwolą nam zdecydowanie umocnić się na drodze jasno wiodącej do nieba. Czyli mocniej stanąć na tej drodze, którą prowadzi nas Chrystus. I nie tylko sami. Jedni drugich mamy wspomagać. Musi jakoś mocno zaistnieć w naszych sercach świadomość odpowiedzialności za innych. Wspomniałem na początku, że w tych latach 50., kiedy było pierwsze nawiedzenie, że tu zapewne były większe rzesze. Nie mam wątpliwości, że tak było. Czasy się zmieniły. Można by tak powiedzieć, że konkurentów Pana Jezusa przybyło znakomicie wiele. I wyższy standard życia, i moc interesujących sposobów przeżywania życia, i swoiste wygodnictwo, i pieniądz, i atrakcje, i możliwość zagospodarowania czasu. Inna sprawia, że coraz mniej z tej puli czasu jest dla Jezusa i dla Matki. I drodzy moi, nawet ludzie wielkiej, wydawałoby się, wiary, mówią: mam problem dzisiaj z życiem wiarą i z zagospodarowaniem życia tak, aby było ono błogosławione, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony i żebyśmy każdego dnia budowali świętość, Królestwo Boże. No więc, drodzy moi, to spotkanie, to przeżycie, ta peregrynacja w naszej diecezji, ona musi zaowocować powrotem dzieci Bożych do wspólnoty wiary, modlitwy, miłości. Wiemy, jak to robić. Jeśli nie możemy pomóc na różny sposób inny, bratu, siostrze, sąsiadowi, przyjacielowi, nieznajomemu także, to przecież posiadamy środek o wyjątkowej mocy. Modlitwę, sakramenty, cierpienie, dobre uczynki. Tego wszystkiego uczy nas Matka. Przyglądajcie się tym scenom, które są zapisane w Ewangelii i o których opowiadają ewangeliści, w których ona bierze udział. To jest najprostsza lekcja. Tam się wszystkiego dowiemy, co jest nam potrzebne, żeby dobrze zagospodarować swoje życie i pomóc innym. Przecież kiedyś, jak dobiegną dni naszego życia i staniemy przed Ojcem naszym w niebie, nie łudźmy się. W pierwszej kolejności będziemy zapytani, jeśli tam staniemy, o tych wszystkich, z którymi nam przyszło wyjść na tę drogę pielgrzymią do nieba. A gdzież oni są? Jeśli my mamy tam przed oczyma Ojca Niebieskiego wylegitymować się
miłością, bo tylko z tego będziemy rozliczani. To przecież Bóg zapyta, dziecko moje, to jaka to jest wartość Twojej miłości, skoro nie umiałeś sobie poradzić i jakby spod Twoich skrzydeł, spod Twojej najbliższej jakby obecności odeszli Twój brat, Twój sąsiad, zagubiłeś ich w drodze. A przecież przez chrzest, a szczególnie przez bierzmowanie, zostałeś uposażony w te moce apostolskie. I nałożyłem na ciebie ten najszlachetniejszy ze szlachetnych obowiązków czynienia Królestwa Bożego w sercach ludzkich. O tym rozważaj. To jest dzisiaj nam ogromnie potrzebne. Zapewne jest bardzo dobrze przygotowany program, jak na katedrę, ale drodzy moi, przez te 20 kilka godzin proszę was, znajdźcie choć chwilę czasu na takie osobiste pobycie z Matką. W ciszy, tak jak dziecko pragnie po prostu spojrzeć, przytulić się i niejako wyczuć rytm bicia serca Matki, a Matka bicie naszego serca. Wielkie rzeczy się wtedy dokonują i niech się to dokona tutaj.